Witam wszystkich, korzystając z chwili czasu przy okazji wielkanocnych świąt. Mam dla Was kilka uwag odnośnie motoru Kawasaki KXF 250, rocznik 2012. Motocykl bardzo fajny, zrywny, ale niestety troszeczkę brakuje mocy. Głównym problemem jest układ wydechowy, który w serii jest tragiczny. Po tuningu z bombą firmy Depp również nie daje rady. Także chciałbym Wam zatem zaproponować pewne rozwiązanie, które pozwoli Wam tym motocyklem osiągać bardzo dobre czasy, zgubić kilka sekund na okrążeniu. Zaprezentuję, jak to wygląda. Kolektor standard, widać nówka, fabryka, ale nie w nim cały sekret, bo jak wiadomo, najważniejsza jest tak zwana końcówka, która daje ten basowy dźwięk i konkretne walnięcie waszego motocykla. Pokażę w całym zestawie. Tak to się prezentuje. Jak widać, jest grubo. Producent, chyba każdy widzi FMF. Przyłożę może, aby było widać. Motor prezentuje się zdecydowanie lepiej. Już nie wspomnę o mocy, która jest diabelska w tym przypadku. Mamy także wersję dla 450. Końcówka pozostaje ta sama, zmieniony jest jedynie kolektor. Także tak. Kompaktowa konstrukcja. Naprawdę, no wiadomo, no to 250 nie pasuje, ale przy 450 no igła. Naprawdę jest moc, także jakby coś, to piszcie do mnie, na końcu jest e-mail. Cena jest dość atrakcyjna. Zapraszam. Nie, bo jebła, nie?